Rodzina Ciślewiczów pojawiła się na terenie obecnej Nowej Huty u schyłku XIX wieku. Konkretnie w 1895 roku Józef Ciślewicz przybywa do Wadowa, do dworu, który około ćwierć wieku wcześniej został wybudowany przez Badenich i tam gospodaruje, wprowadza rozmaite innowacje techniczne, gospodarskie, rolnicze, wprowadza różne nowinki, które przywiózł z Wielkopolski, z zaboru pruskiego, gdzie był trochę inny dryk, trochę inna gospodarka, oszczędność. Na początku XX wieku do Mogiły sprowadził się mój dziadek, który kupił tam niewielki dom z ogródkiem, wydzierżawił grunty plebańskie, a oprócz tego pracował jako ogrodnik u cystersów. To najstarsze pokolenie Ciślewiczów, którzy urodzili się w Poznańskim, pełniąc różne funkcje kierownicze w majątkach, gdzie pracowali jako zarządcy, jako dzierżawcy, starali się przenieść do Galicji głównie po to, żeby ich dzieci mogły się uczyć. Mój ojciec, Kazimierz Ciślewicz, urodził się w 1894 roku. Uczył się w Krakowie, zdał maturę w liceum Sobieskiego w 1914 roku i kiedy wybrał się w odwiedziny do swojego stryja blisko Sandomierza, został przez władze rosyjskie internowany jako obywatel wrogiego mocarstwa i wojnę spędził w Moskwie. Po powrocie do kraju pomagał ojcu pracy na roli w Mogile i podjął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Rolnictwa. W czasie tych studiów zgłosił się jako ochotnik do Wojska Polskiego i brał udział w kampanii polsko-bolszewickiej 1920 roku. W 1923 roku wydzierżawił majątek Czyżyny. Działał w społeczeństwie czyżyńskim, bieńczyckim i mogilskim. Był przewodniczącym Komitetu Budowy Szkoły w Czyżynach, którą otwarto w 1930 roku. Ojciec też był członkiem Komitetu Budowy Kościoła pod wezwaniem świętego Tadeusza Judy w Czyżynach, a w latach 1934 i 1935 został wybrany podwójcim, a następnie wójtem gminy Mogiła. Podczas moich kontaktów z mieszkańcami, sędziwymi mieszkańcami obecnej Nowej Huty, dowiadywałem się z różnych źródeł o postawie rodziny Ciślewiczów. Jest to postawa bardzo wartościowa. Pomagali miejscowej ludności, pomagali dzieciom w nauce, w kształceniu. Ta działalność ich jest zobrazowana chociażby przez fakt, że młodzi ludzie przyszli kiedyś do pana Kazimierza Ciślewicza i powiedzieli, że chcieliby grać w piłkę, założyć zespół, a on bez wahania oddał im dzierżawione przez siebie pole w Bieńczycach właśnie pod boisko sportowe. Taki jeden z zaufanych pracowników mojego ojca, który był fornalem, ale takim, można powiedzieć, brygadzistą, opowiadał, jak ojciec dbał o zakwaterowanie pracowników, jak remontował tak zwane czworaki, czyli te służbowe mieszkania. Dalej, jak tłumaczył tym pracownikom, żeby uczyli swoje dzieci,
umowę miał na przykład z tym byłym fordalem w Ciżynach, że do każdej złotówki, jaką ten pracownik wyda na naukę swoich dzieci, to ojciec mu dołoży 40 groszy. Rodzina ta prowadziła bardzo szeroko pojętą działalność charytatywną na rzecz lokalnej społeczności. We dworze czyżyńskim, we dworze bieńczyckim przechowywali ludność narodowości żydowskiej, za co groziła wówczas bezwarunkowa śmierć. Pamiętam z tego okresu wojennego naukę, lekcje. Moje starsze siostry uczestniczyły w tajnym nauczaniu. Komplety odbywały się zarówno w naszym domu, jak i u sąsiadów na terenie Czyżyń i Bieńczyc. Zapamiętałem też taki fakt, jak to, że 18 stycznia, kiedy Kraków był zdobywany przez Armię Radziecką, to moja najstarsza siostra akurat w tym czasie zdawała maturę na tajnym kompletach.